Bardzo serdecznie witam mojego Państwa gościa, panią Edytę z Norymbergi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witam bardzo serdecznie pani Krystyno i wszystkich widzów i słuchaczy. Od pewnego momentu życie pani Edyty uległo wielkim przemianom, aż do ukochania Chrystusa Króla. Bardzo proszę podzielić się tym świadectwem. Tak, pani Krystyno, to prawda, do momentu, w którym nie znałam Chrystusa Króla, bo można tak powiedzieć, czyli do 40 roku życia, byłam takim dzieckiem chodzącym we mgle, czyli wszystko miałam, wszystkim się rozkoszowałam, tylko nie tym, co jest najważniejsze. Przełom nastąpił w 2017 roku, 13 maja. A 13 maja wiemy, że to jest święto Matki Bożej Fatimskiej. I Pan Jezus dotknął mnie przez cierpienie, przez moją, znaczy wydarzyła się tragedia w mojej rodzinie. Straciłam swojego ukochanego brata ciotecznego, którego tak naprawdę wychowywałam. I tego dnia nie umiałam, kłóciłam się z Panem Bogiem. Dlaczego zabrał? Zabrał mi najukochańszą osobę, można powiedzieć. Ta kłótnia z Panem Bogiem trwała 5 dni dokładnie. 5 dnia stwierdziłam, że albo idę do doktora, do lekarza, psychologa albo psychiatry, bo taki niesamowity ból zewnętrzny, pustka, ciemność ogarnęła moje życie, moje wnętrze, że tak naprawdę nic nie miało sensu dla mnie, a jestem, przypomnę, że jestem żoną i mamą 8-letniego Mateuszka, więc musiałam się troszeczkę ogarnąć w tym sensie i mówię, Panie Boże, pokieruj mnie. Ja krzyczałam do Pana Boga, żeby zabrał mi to cierpienie, żeby mi odpowiedział na to pytanie, dlaczego tak się stało. I pamiętam, była to środa. W środę mieliśmy zawsze, znaczy w środę o 18 zawsze jest w kapliczce u nas w Misji Polskiej w Norymberdze Eucharystia. Więc wiedziałam, że przed Eucharystią albo po Eucharystii jest ksiądz Duszek, który spowiada, więc chciałam się udać do niego na rozmowę. I poszłam do księdza Zbigniewa i to wszystko mu powiedziałam, jaka jest sytuacja, żeby mi odpowiedział na to pytanie, bo tego pytania, na to pytanie nikt mi nie zdołał odpowiedzieć. I po godzinie, ja pamiętam jak dzisiaj, ksiądz Zbigniew pobłogosławił mnie, włożył ręce na mojej głowie i w tym momencie właśnie cały ten ból, cierpienie odeszło. Naprawdę to działo się z sekundy na sekundę. I mówię, że ja dostałam w tym momencie nowe życie. Ja wstałam, mieliśmy, w środę było spotkanie też w wspólnoty Galilea i po tym wszystkim usiadłam do grupy, przyłączyłam się do grupy właśnie wspólnoty i tak zostałam tam. I od tamtej chwili zaczął się właśnie proces mój taki nawracania, poznawania Pana Jezusa. I doświadczyłam niejednokrotnie, jak wspaniały jest Pan. Pan zawsze mówi to, on wziął po prostu moje serce i przewrócił, przekręcił nas o 180 stopni. On wlał swoją miłość do mojego serca. I od tamtej chwili moje życie, a trwa to już 4 lata, zmieniło się diametralnie. Ja doświadczam miłości na każdy dzień. Ja wiem, że są trudności, ale jest Jezus Chrystus. Jest Pan i Władca mojego życia. I podążam tą drogą. Pan Jezus oświetla mi tą drogę każdego dnia.
I jest to wspaniałe uczucie. Jest to wspaniałe uczucie, którego no, pragnę, żeby każdy doświadczył takiego uczucia. Doświadczył poznania Jezusa Chrystusa, że On jest miłością, On jest drogą, On jest prawdą. I tylko On. I po jakimś czasie właśnie Duch Święty naprowadził mnie na audycję Chrystusa Króla, którą pani Krystyno prowadzi. I z zainteresowaniem śledziłam pielgrzymkę z tym obrazem Chrystusa Króla. I miałam takie pragnienie w sercu, żeby może uczestniczyć w tej pielgrzymce. Nawet chciałam jechać do Hojny, ale obowiązki mamy i żony nie pozwoliły mi, ale widocznie tak miało być. Ale za pośrednictwem Państwa radia pamiętam, że któregoś razu był chyba wywiad z panią Moniką z Nowego Jorku, która opowiadała o obrazie Chrystusa Króla. I na końcu było pokazany chyba adres mailowy. Ja napisałam do pani Moniki z taką prośbą, czy byłaby możliwość zakupienia, zdobycia tego obrazu, że jest takie pragnienie w moim sercu, żeby Pan Jezus, żeby obraz Jezusa Chrystusa zagościł w moim domu, w mojej rodzinie. I pani Monika od razu chyba odpisała i udzieliła mi dalszej wskazówki, do kogo mogłabym zadzwonić, napisać, żeby ten obraz dotarł tutaj do Norymbergi. A w międzyczasie jeszcze skontaktowałam się z moimi koleżankami, które też bardzo chętnie chciały gościć Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Polski. I tak też się stało, że z tego jednego obrazu zrobiły się trzy obrazy, które trafiły tutaj w okolice Norymbergi, na Bawarię. Także Chrystus Król panuje w moim życiu, panuje w życiu moich przyjaciół. I staram się na co dzień też głosić tą dobrą nowinę, że to jest jedyny nasz Pan i Władca. Także tak wyglądała moja przygoda, która trwa nadal, największym władcą tego świata. Teraz, kiedy człowiek już jest tak bardzo blisko Pana Boga, to już nie pragnie niczego. Już osiągnął najwyższe szczęście, które tylko sam Pan Bóg może dać. Bez Pana Boga niestety życie wygląda inaczej. Tak, tak, to jest prawda, Pani Krystyno, i tak na co dzień, jak borykamy się właśnie z tymi trudnościami, przeciwnościami, których nie brakuje, prawda, w dzisiejszych czasach, gdzie jesteśmy ograniczeni też, bo jednak uczestnicząc na Eucharystii, to musimy się wcześniej zameldować, zapisać, to nie ma miejsca, to jednak jest takie utrudnienie, ale w sercu mając Jezusa Chrystusa, Pan daje nam siłę, żeby walczyć, żeby iść do przodu, że jak nie tu, to tu, to jedźmy. Nawet te 50-100 kilometrów dla Pana i Króla i Władcy nie ma rzeczy niemożliwych. Myślę, że szczególnie dzisiaj przylgnąć do Pana Jezusa, bo łatwiej jest znosić cierpienie. Człowiek się nie lęka, niczego nie obawia i pokłada całkowicie nadzieję w Panu Bogu. Ufa Mu bezgranicznie i tego dzisiaj nam najbardziej potrzeba. A wiemy, że żaden człowiek nam nie pomoże, tylko jedynie Pan Bóg. To jest prawda. To jest prawda, Pani Krystyno. Jeszcze taką rzecz może powiem ważną. Dwa lata temu, w 2020, prawda, w marzec, kwiecień, jak to wszystko zaczęło się dziać, gdzie zamknęli nam kościoły i nasz proboszcz wystawił Najświętszy Sakrament. I ja miałam takie pragnienie serca, żeby tam codziennie być u Pana Jezusa.
I Pan Jezus mi do serca powiedział, nie lękaj się, ja jestem przy Tobie, ja jestem z Tobą. I tak, tak przylgnęłam do tego słowa, że naprawdę to jest niesamowite, jak Pan, jakie Pan czyni cuda z takich nawet sytuacji, z takich trudnych sytuacji, które po ludzku mogłyby być nie do pokonania, prawda, nie do wyobrażenia, a natomiast przylgnięcie właśnie do Pana Jezusa i ogłoszenie Jego władzy, Jego królowania nad wszystkim, to daje nam siłę. Siłę do właśnie do walki z tymi przeciwnościami, które mamy, które spotykamy na co dzień. Pan Jezus czyni rzeczy niemożliwe możliwymi. Z Panem Jezusem nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę powiedzieć, zrobiła Pani 3 kopie obrazu z wizerunkiem Pana Jezusa Chrystusa Króla. Jakie będzie przeznaczenie tych obrazów? Znaczy, jeden obraz na pewno pojedzie też na Podlasie do mojej rodziny. Chciałabym podarować swojej mamie i swojej rodzinie, bo mieszkają w takim małej miejscowości i ufam, że to będzie miejsce spotykania się osób na modlitwie, na uwielbieniu i na chwale Jezusa Chrystusa. Natomiast dwa inne obrazy. Jeden jest obraz u koleżanki w Fürcie, to jest koło Norymbergi 20 kilometrów, a drugi obraz jest też u drugiej koleżanki, która mieszka też od Norymbergi, też około 20 kilometrów. Na chwilę obecną jesteśmy na etapie robienia takiej małej listy. Mamy już osoby chętne, które bardzo się ucieszyły na taką intencję, że może mogą gościć obraz Chrystusa Króla u siebie w domu i że mogą się przy tym obrazie modlić, uwielbiać i przebywać z Panem Jezusem. Także taki jest zamysł, żeby spotykać się, żeby ten obraz też pielgrzymował tak od rodziny do rodziny. I ufam bardzo mocno, że w niedługim czasie będę mogła więcej na ten temat powiedzieć, jak to na ziemi bawarskiej w Norymbergi Pan Jezus jest goszczony w rodzinach polskich. Może jeszcze niemieckich, bo też mamy taką grupę, gdzie bardzo chętnie słuchają też takich audycji w języku polskim, które są przetłumaczone na język niemiecki. Także są też bardzo zachwyceni, że mamy tak wspaniałych kapłanów, jak ksiądz Bąk, prawda, jak profesor Oko, znają tych kapłanów i wiedzą, że oni wspaniałe słowa głoszą. Pomimo, że Pani posiada rodzinkę, ale jest również bardzo aktywna, uczęszcza na mszę świętą wszechczasów, na mszę trydencką, zamówiła też dla wielu osób mentylki, weloniki na tą właśnie mszę. Drukuje ulotki Stop Komunii Świętej na rękę. Piękna działalność. Piękna działalność. Wie Pani co, Pani Krystyno, na ziemi germańskiej ciężko jest, znaczy ciężko, trudno jest opowiedzieć w języku niemieckim o tym, że Pana Jezusa powinniśmy godnie, z godnością przyjmować, bo może tak naprawdę osoby tego nie znają. Ja nie wiem, trudno mi jest osądzać kogokolwiek, ale staram się przez taki gest pokazać, że można inaczej, że powinno się inaczej. Także to jest, ja myślę, że każdy powinien przynajmniej ziareneczko wrzucić do takiej formy ewangelizacji, że to nie jest aż tak trudne, a świat by był piękniejszy i Pan Jezus radowałby się z tego. Przy kościele również działa grupa Chrystusa Króla, czy tak?
Wie pani co, to jest malutka taka, taka grupa, która ma pragnienie serca, żeby to nagłaśniać. W tej chwili właśnie dostałam informację, że wszystkie nasze spotkania w salce takiej Polska Misja Katolicka zostały odwołane, że nie można też się spotykać. Ale to nie zmienia faktu, że my się po prostu mobilizujemy i spotykamy się w domach, bo no z racji, że to wszystko się teraz tutaj na ziemi bawarskiej zaostrzyło, od środy zostają wprowadzone znowu jakieś tam zaostrzenia. A koleżanka już mi mówiła, że w drugim regionie w Hesji nawet do kościoła trzeba będzie okazać testy albo szczepionki, albo jest się ozdrowieńcem. Także to smutny taki akcent, ale my ufamy bardzo mocno, że pomimo, że nie możemy gdzieś tam oficjalnie, to zawsze w domach gościmy bardzo serdecznie osoby, które są chętne do poznania Jezusa Chrystusa Króla i uwielbienia Pana. Także dla osób chętnych nie ma żadnej przeszkody. Czy tam jest duża grupa Polaków? Znaczy generalnie w Norymberdze jest bardzo dużo Polaków, natomiast te grupki się takie potworzyły kameralne. Kameralne. To jest na etapie może takiego, nie chciałabym używać rozkręcania, ale najpierw trzeba poznać historię, prawda, i zachęcić i powiedzieć może, że przecież Jezus Chrystus jest królem, naszym królem naszych rodzin. I to jest bardzo piękna taka rzecz, żeby się spotykać, żeby uwielbiać, żeby przed tym obrazem nawet głosić chwałę i cześć Panu. Także ja bardzo mocno wierzę, że z tej małej grupki będzie coraz większa grupka naszych rodaków, którzy chcą gościć obraz Chrystusa Króla w swoim domu. Bardzo Pani dziękuję za to piękne świadectwo, ażeby trwać przy Panu Jezusie na te trudne czasy. Co by Pani chciała powiedzieć jeszcze wszystkim słuchającym nas, naszym rodakom? Ja życzę każdemu takiego otwarcia na Pana Jezusa, aby otworzyli swoje serce, aby nie bali się, aby zaufali. Nie patrzyli może, w ogóle nie patrzyli wstecz ani za daleko w przyszłość, tylko żyli chwilą teraźniejszą, aby zawsze ten wzrok był skierowany w kierunku nieba. I myśli właśnie krążyły wokół Pana Jezusa, bo On jest wszystkim tak naprawdę, co nam potrzeba. To jest miłość, to jest pokój, to jest radość. I tego wszystkim naszym słuchaczom życzę, wszystkim ogólnie na całym świecie, aby otworzyli swoje serca na miłość Pana Jezusa. Serdecznie dziękuję. Pani Edyto, że znalazła Pani dziękuję czas, żeby z nami się podzielić tym świadectwem. Pozdrawiam serdecznie i króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Moim Państwa gościem była dzisiaj Pani Edyta z Norymbergi.